Czy chciałbym musieć dzień w dzień chodzić do biura aż do samej emerytury? Oczywiście, że nie. I nie chodzi o to, że tego nie lubię, ale chciałbym mieć możliwość wyboru innej drogi. I tu pojawia się bohater naszego odcinka – FIRE. W minionej dekadzie popularności nabrała filozofia FIRE, czyli dążenie do wcześniejszej, dużo wcześniejszej emerytury dzięki rynkom finansowym. Chociaż ruch FIRE najwięcej wyznawców ma w USA, to i w Polsce znajdziemy coraz więcej miłośników tej filozofii. FIRE to skrót od angielskich słów Financial Independence Retire Early, czyli niezależność finansowa i wcześniejsza emerytura. Nie jest to żaden gotowy przepis, ale zbiór zasad i narzędzi, dzięki którym można osiągnąć swój stan tzw. wolności finansowej. Zanim zaczniemy wprowadzać w życie jakiekolwiek zasady FIRE, trzeba odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Ile pieniędzy potrzebujesz, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Można wyjść od kwoty, która jest nam potrzebna miesięcznie i łatwo wyliczyć, ile to jest rocznie. I tak przykładowo, 5000 zł miesięcznie to 60000 zł rocznie. Dalej przychodzi nam na pomoc tak zwana reguła 4%, która mówi, że powinno się przyjąć roczny współczynnik przejadania kapitału jako 4% środków, jakie zgromadzimy. Trzymając się tej reguły, potrzebny jest nam kapitał w wysokości 25-krotności rocznych wydatków. I tak przykładowo, 60000 zł rocznie oznacza portfel na poziomie minimum 1,5 miliona złotych. W całej filozofii FIRE jest niezwykle istotne, gdzie mieszkamy, bo to w dużej mierze determinuje wydatki. Inaczej będę wyliczał swoją przyszłość, jeśli będzie ona w Warszawie, inaczej jak będzie w Nowym Jorku, a jeszcze inaczej jak będzie na wsi czy w jakiejś małej górskiej miejscowości. To koszty są naszym punktem wyjścia, więc wspomniany przeze mnie przykład pokazuje pięknie, jaką możemy mieć przepaść kosztową na dwóch zupełnie różnych przykładach. No, zupełnie inna wartość przyszłej emerytury jest mi potrzebna, jeśli faktycznie będzie to wieś lub mała górska miejscowość, a zupełnie inna, jeśli to będzie Nowy Jork. Powiedziałbym, że taka przepaść to mogą być nawet miliony złotych. Poza tym jest bardzo ważne, żebyśmy w filozofii FIRE aktualizowali sobie nasze cele, bo po prostu może się zmienić nasza sytuacja życiowa, a to determinuje zmiany tych kwot, które będą nam potrzebne. I tu chociażby myślę o powiększeniu rodziny. W ruchu FIRE pierwsza i podstawowa zasada to maksymalizacja oszczędności od najmłodszych lat. Celem jest odkładanie jak największej części wypłaty każdego miesiąca i zwiększanie puli oszczędności w miarę możliwości. W finansach popularna jest reguła regularnego odkładania minimum 10% wynagrodzenia. W społeczności FIRE częstym wskaźnikiem jest 50% lub więcej. Im bardziej rosną dochody, tym więcej środków będzie odkładanych. Sposoby na oszczędzanie często wymieniane przez miłośników FIRE. Nie kupuj żadnych niepotrzebnych rzeczy. Minimalizuj potrzeby, nie ulegaj konsumpcjonizmowi. Korzystaj z promocji, rabatów i kart ze zniżkami. Unikaj wszelkich produktów kredytowych. Dokładnie analizuj większe wydatki. Najbardziej zagorzali zwolennicy FIRE potrafią oszczędzać dosłownie na wszystkim i jak spojrzymy na coś takiego z boku, to możemy odnieść wrażenie, że to jest takie ekstremalne zarządzanie swoim domowym budżetem. Tylko to ma jedną bardzo, bardzo istotną wadę. Jeśli oszczędzamy bardzo mocno na sobie i swoim rozwoju, to możemy po prostu utracić pewne potencjalne korzyści. Załóżmy, że chciałbym się czegoś bardzo mocno nauczyć, potrzebuję takiej nowej kompetencji i do tego potrzebny jest mi kurs, może szkolenie, a może całe studia podyplomowe. No i zgodnie z tą filozofią nie zrobię tego, bo to jest bardzo duży wydatek. Tyle tylko, że gdybym to zrobił, to mógłbym w przyszłości zarabiać więcej i cały mój system FIRE mógłby działać dużo lepiej. Moim zdaniem to jest bardzo poważna wada i tego typu rzeczy powinniśmy traktować nie jako wydatki, ale jako inwestycje. Druga część filozofii FIRE to pomnażanie kapitału. Zaoszczędzone pieniądze muszą pracować. Tu przydaje się już rynek kapitałowy, bo lokaty i konta oszczędnościowe to za mało. Podstawowe instrumenty to obligacje, akcje i fundusze ETF. Co dominuje w portfelach FIRE? Tanie fundusze ETF stawiające na szeroki rynek to podstawa. Ważne, aby instrumenty były globalne, na przykład MSCI World, tanie, bo im więcej kapitału, tym większe ma to znaczenie, oraz akumulujące dywidendy i kupony. To z kolei optymalizacja podatkowa. John Bogle, twórca Vanguard i pierwszych funduszy indeksowych w historii, to ulubieniec inwestorów nurtu FIRE. Obligacje. Te instrumenty mogą świetnie budować bezpieczniejszą część portfela.
Oprócz dostępnych na rynku obligacji, które mamy w funduszach ETF, są jeszcze obligacje detaliczne, gdzie nie ma ryzyka zmienności cen, ale jest racjonalna tarcza przed inflacją. Obligacje 10-letnie nie tylko są indeksowane inflacją, ale też odsetki dodawane są do kapitału, a nie wypłacane. To maksymalizuje efekt procentu składanego. Jeśli pada decyzja o samodzielnym wyborze spółki do portfela, to w grę wchodzą jedynie akcje spółek dywidendowych, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami od wielu lat i co ważne, regularnie zwiększają wypłacaną dywidendę. Najwięcej takich spółek znajdziemy wśród tzw. arystokratów dywidendowych. Aby należeć do tego prestiżowego indeksu, spółka musi dzielić się zyskiem od co najmniej 25 lat i każdego roku musi zwiększać wypłacaną dywidendę. Chociaż jeden rok niespełnienia warunku oznacza wyrzucenie z indeksu. Wielu z nas inwestuje dosyć chaotycznie, nieregularnie, tylko od czasu do czasu dopłacamy do rachunków maklerskich. Natomiast zwolennicy filozofii FIRE działają bardzo sprawnie, bo dopłacają do swoich rachunków cały czas. Bardzo mocno pilnują optymalizacji podatkowej swoich inwestycji oraz pilnują także bardzo niskich kosztów. Dobierają też dosyć mocno efektywne instrumenty. Mówiąc wprost, moglibyśmy się wszyscy czegoś od nich nauczyć. Długi termin, niskie koszty i systematyczność to czasami czynniki, które wygrywają po prostu z niejedną aktywną strategią inwestycyjną. Gdy osiągamy wolność finansową, czyli mamy na rachunkach tyle pieniędzy, ile zakładało nasze pierwotne wyliczenie, zaczynamy wypłacać część środków z portfela. Oczywiście cały czas portfel nadal pracuje i pomnaża zgromadzony kapitał. Po prostu każdego miesiąca upłynniamy część inwestycji celem wypłacenia sobie środków. Nikt nie zna przyszłości i może się okazać, że planowany przez wiele lat cel ulegnie zmianie, gdy będziemy starsi i będzie to miało związek z naszym zdrowiem. Dlatego wielu specjalistów od FIRE sugeruje, żeby do standardowych wyliczeń dodawać rezerwę lub zamiast reguły 4% stosować na przykład 3,5% lub nawet 3%. Naturalnie wydłuży to czas budowania kapitału. Osiągnięcie wcześniejszej emerytury wcale nie oznacza, że jesteśmy zmuszeni, aby żyć już tylko i wyłącznie z naszego kapitału. Wiele osób, które osiąga ten cel w swojej filozofii FIRE, nadal pracuje. Generuje przychody, które po prostu wspierają ten portfel, albo otwiera jakiś własny biznes, albo nadal myśli nad jakimiś nowymi drogami przychodów pasywnych. Można powiedzieć, że to jest taka filozofia: ja pracuję i mój kapitał też pracuje. Dużą przeszkodą do osiągnięcia wolności finansowej jest inflacja. O ile trzymanie inflacji w ryzach na poziomie 3 czy 4% nie zmienia znacząco założeń, tak już wskaźnik na poziomie 15 czy 20% zaburza całkowicie wyliczenia i sprawia, że nasz kalkulator wolności finansowej może się rozregulować. Inflacja uderza w ruch FIRE z dwóch stron. Zgromadzony kapitał traci na wartości i jest dużo trudniej osiągnąć wynik finansowy realnie wygrywający z inflacją. Z drugiej strony inflacja powoduje znaczący wzrost kosztów i utrudnia oszczędzanie. Nie dość, że mniej pieniędzy trafi do portfeli, to jeszcze trudniej będzie inwestować. Czas wysokiej inflacji może oddalić nasz cel nawet o kilka lat. Drugim wyzwaniem jest zmienność kursów walut. Kupując instrumenty finansowe w dolarach czy euro, podejmujemy ryzyko walutowe, które jest w szczególności widoczne na etapie rozpoczęcia wypłat z rachunków. W 2021 roku kupowaliśmy dolara za 4 zł, a już kilka miesięcy później kosztował 5 zł. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zmniejszenie ekspozycji na zagraniczne instrumenty, gdy już będziemy zbliżać się do tego etapu wypłat z rachunku. Poza tym sam system opierający się na wypłatach bardzo małej części naszego kapitału naturalnie ogranicza trochę to ryzyko. W końcu cały czas wypłacamy tylko i wyłącznie malutką część zgromadzonej przez lata puli pieniędzy. Warto jednak brać to pod uwagę przy wszystkich wyliczeniach. Z kolei w kontekście optymalizacji podatkowej z pomocą przychodzą polskie rozwiązania emerytalne, takie jak IKE, IKZE, a wkrótce także OIP, czyli Europejski Trzeci Filar Emerytalny. Wszystkie te produkty pozwalają na inwestowanie bez podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że wytrzymamy do 60 lub 65 roku życia. W przypadku filozofii FIRE chcemy przejść dużo wcześniej na emeryturę, ale portfel ma nam służyć do końca życia. Aby zachować pełną optymalizację podatkową, wypłaty z portfela należy zacząć z innych kont niż te emerytalne. Wtedy spełnimy ustawowy warunek, aby nie zapłacić podatku. W Polsce ruch FIRE skupia się bardzo mocno na instrumentach finansowych, czyli na tej inwestycyjnej części FIRE. Natomiast Amerykanie bardzo mocno dbają o tę pierwszą część, tę oszczędnościową, bo tutaj de facto mamy większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
nie mam bladego pojęcia, co się stanie na rynkach finansowych w przyszłym miesiącu, ale wiem, że jeśli w moim budżecie domowym wprowadzę konkretne cięcie, to będzie to konkretne działanie i konkretny skutek, czyli więcej pieniędzy zostanie w moim portfelu już w przyszłym miesiącu. Generalnie Amerykanie wyznający filozofię FIRE są niesamowicie kreatywni. Potrafią mieć własne ogrody po to, żeby sadzić własne warzywa, czy mieć nawet własne niezależne źródła energii. I to jest właśnie cały klucz, bo dla wielu Amerykanów filozofia FIRE to nie są tylko suche wyliczenia emerytalne, ale po prostu filozofia niezależności za wszelką cenę. Jeśli chcemy czerpać inspirację w ramach tego ruchu, to ja bym zerknął właśnie w stronę Amerykanów.